Pani premier bezpośrednio po wypadku została przetransportowana do szpitala powiatowego w Oświęcimiu. Tam zostały przeprowadzone wstępne badania diagnostyczne. Te, które standardowo przeprowadza się w tego typu zdarzeniach, w tego typu sytuacjach, została właściwie zaopiekowana. Następnie na własną prośbę, po oczywiście konsultacji z lekarzami, została przetransportowana tutaj do Warszawy na kolejne rutynowe badania do szpitala rządowego przy ulicy Szaserów. W wyniku wczorajszego wypadku, szanowni państwo, również zostały poszkodowane dwie osoby, kierowca, ale również funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Kierowca po badaniach prawdopodobnie jeszcze dzisiaj opuści szpital powiatowy w Oświęcimiu. Natomiast funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu wciąż jest tutaj w Warszawie badany, diagnozowany, jest właściwie zaopiekowany. To mogę na pewno państwu i z całą pewnością oczywiście powiedzieć. I w najbliższym czasie będą podejmowane kolejne działania. Jeśli chodzi o stan zdrowia pani premier jest stabilny, wszystko jest pod kontrolą. Na szczęście nic poważnego pani premier się nie stało. Szanowni państwo, myślę, że informacja, która państwa też zainteresuje, myślę, że też jest ważna. Otóż wczoraj spotkało się również tutaj w kancelarii premiera z inicjatywy szefowej kancelarii pani minister Beaty Kempy kierownictwo kancelarii po to, by przedyskutować zaistniałą sytuację, by przeanalizować okoliczności wypadku. W tym spotkaniu uczestniczył również pan minister Mariusz Błaszczak, uczestniczyli również przedstawiciele służb, Biura Ochrony Rządu, ale również policji.